Oddajemy głos Stanisławowi Mikołajczykowi, który przed wojną zajmował stanowisko wiceprezesa Stronnictwa Ludowego. Moim zdaniem są dwie główne przyczyny klęski w roku 1939. Pierwsza to próby łagodzenia dyktatora Hitlera przez polityczne przetargi z nim przed okresem 1939 roku, co po Czechosłowacji i Monachium raczej zachęciło go do inwazji na Polskę. Druga, napad na Polskę we wrześniu 1939 roku ogromnej ilości wojsk niemieckich i sowieckich na podstawie uprzedniej umowy dwóch dyktatorów, Hitlera i Stalina. Mówię o dwóch głównych przyczynach klęski. Nie zmniejsza to w niczym mojej krytyki do własnych polskich błędów. Prowadzenie przez Becka polityki porozumienia z Hitlerem i przeszkadzanie nawet alarmowania świata zachodniego o zamiarach agresji Hitlera na Polskę, jak i nieprzygotowanie kraju do obrony, są błędami nieprzebaczalnymi. Kiedy bowiem beckowska polityka zagraniczna rozbrajała moralnie mocarstwo zachodniej Europy na temat niebezpieczeństwa ataku Hitlera, to brak przygotowania do obrony polskich sił zbrojnych, mimo pewnej świadomości, że ten atak przyjdzie, wystawił bezbronny naród polski na rzeź i szybki pogrom. Po pierwsze, Hitler, gdyby nie miał układu ze Stalinem, nie rozpocząłby wojny. Po drugie, Sowiety nie poszły na neutralizm, ale na czynny sojusz z Hitlerem wraz ze wszystkimi konsekwencjami czynnego najazdu zbrojnego, dokonania zniszczeń wojennych, nowego podziału Polski i co więcej, na pełne zaopatrywanie w żywność, benzyny i stal Hitlera walczącego z Zachodem. Liczyły one na wzajemne wykrwawienie walczących na zachodzie Europy, samemu oczekując na swoją kolejkę do ataku na wolny świat. Zresztą Chruszczew w tym samym czasie osobiście rozpoczął masową, milionową deportację Polaków z Małopolski Wschodniej w głąb Rosji, co na pewno nie miało nic wspólnego z zyskiwaniem na czasie do rozprawy z Hitlerem. Faktu więc, że główną przyczyną wrześniowej klęski Polski w roku 1939 była zmowa dwóch dyktatorów, Hitlera i Stalina, ich napad wojenny na Polskę i wspólny przez nich dokonany rozbiór Polski, nic i nigdy odwrócić i wytłumaczyć narodowi polskiemu nie potrafi. On krwią i nieszczęściem zapłacił za tę zmowę i napad. Nauka stąd: nie należy w żadnej sytuacji próbować łagodzić dyktatorów ani wierzyć, że ich celem jest wolność i niepodległość jakiegokolwiek kraju. Przede wszystkim obowiązuje cel własny komunizmu, dyktatura bolszewicka na całym świecie. Respekt przywódców komunistycznych istnieje tylko przed gotowością do oporu i determinacją walki z komunizmem.